Witajcie w pierwszy od kilku dni dzień, kiedy widać słońce nad Brenną. Poprzednie dni, no jak widzieliście, nie były specjalnie słoneczne i też specjalnie nie zachęcały do jakiejkolwiek twórczości. Były to dni zwyczajne, dosłownie szare, ale też dzięki temu dni, w których można było zrobić zwyczajne, zwykłe rzeczy. Zwykłość to, no właśnie, mam bardzo często wrażenie, że ważne rzeczy, dobre rzeczy dzieją się gdzieś nadzwyczajnie, że zwykłe dni to nie są dni, w których można by oczekiwać jakichś dobrych spraw. Ale kiedy potem podsumowuję taki zwykły, roboczy dzień, to okazuje się, że tam się dokonało wiele dobra. Dobra, którego nie planowałem, dobra, którego nie zamierzałem, którego nie przewidywałem. A jakoś tak na końcu dnia jest, że nawet zwykłe dni, ze zwykłym planem dnia, z normalnością spotkań, normalnością planu, chociaż wypełnione jakimś z mojej strony oczekiwaniem na to, że może się coś nadzwyczajnego wydarzy, czasem też szukaniem tych nadzwyczajności, to jednak w tych zwyczajnych, zwykłych rzeczach ukazuje się wiele dobra, które otrzymuję od Pana Boga. Dobrze więc, że wieczorem jest czas na to, żeby to podsumować. Chociaż przez ostatnie dni to, a już zwłaszcza wczoraj, to wieczorem to był po prostu jeden wielki jęk o zmianę pogody, bo to już straszne było. I jak widzicie, skuteczny jęk, skuteczne jest wołanie do Pana, bo pogoda uległa radykalnej poprawie. Może radykalnej nie, ale zdecydowanej poprawie. Widać słońce. Ale byłbym niewdzięcznikiem, gdybym nie dziękował Panu Bogu także za to wszystko, co jest zwyczajne, zaplanowane, co jest taką normalnością. Bo bardzo często, kiedy szukam nadzwyczajności, kiedy szukam czegoś ekstra i tak bardzo się zafiksuję na tym, żeby coś się ekstra wydarzyło, to często to zwykłe dobro gdzieś przechodzi obok mnie i albo go nie zauważam, albo zmniejszam jego wartość. Dlatego staram się dostrzegać każde dobro, za każde dobro być wdzięcznym, bo każde dobro, myślę, pochodzi od Pana Boga i każde dobro jest mi dane po to, żebym był lepszym. Nie wiem, jak jest u Was, jak Wy macie z tym zwyczajnością. Natomiast chciałbym bardzo, żeby ten odcinek był właśnie pochwałą zwyczajności. Pochwałą zwykłego, normalnego dnia, kiedy wstajecie rano, idziecie do pracy, do szkoły, macie określony plan zajęć, kiedy nie spodziewacie się, że coś się wydarzy ekstra. To właśnie wtedy, kiedy nie wydarza się coś ekstra, albo kiedy nie nastawiamy się, nie szukamy tego ekstra, możemy zobaczyć, że zwykłość przynosi bardzo wiele dobra. A teraz trochę obrazków, wykorzystajmy to, że jest słońce i zróbmy parę ładnych, słonecznych ujęć.
Dzięki za Waszą obecność. Może skomentować coś, jeśli chcecie. Możecie zrobić lajka. No, zróbcie co chcecie z tym filmem, skoro go już obejrzeliście. Następny vlog kiedyś tam. Już nie obiecuję kiedy, bo z tych obietnic też nic nie wychodzi. Pozdrawiam Was serdecznie. Obiecuję pamięć w modlitwie. I do zobaczenia następnym razem.